skrzydła, czyli wszystkie nałogi, nawyki, schematy, blokady i programy, które zostały Ci wgrane w czasie Twojego dzieciństwa, może przez rodziców, rodzinę, znajomych, wychowawców. Programy Twojego otoczenia, które z Tobą nie mają nic wspólnego, ale są one takim życiowym egzaminem. Bo gdy mamy te programy, to one skutecznie blokują nas w realizacji naszego powołania, w realizacji naszej misji, w naszym rozkwicie. I dlatego są one tak ważne, aby je przełamać. I często jest to ten pierwszy krok do realizacji misji, powołania tego, do czego jesteś zdolna, do czego jesteś zdolny i jakie talenty i możliwości są w Tobie. Te programy i bariery są tym takim podstawowym życiowym egzaminem. Musimy zdać ten egzamin, uwolnić się od tego, by iść dalej. Wgrać nowe programy albo zupełnie uwolnić się od wszystkich programów i działać tylko z głębi serca, będąc pod pełną opieką i prowadzeniem siły wyższej. Czyli mamy już tutaj dwie drogi. Przełamanie tych programów i wgranie tych pozytywnych, albo przełamanie tych programów i uwolnienie się od jakichkolwiek. W zależności od tego, jaką jesteś duszą, będzie Ci odpowiadać albo ta droga, albo ta droga. Albo przez jakiś czas ta, a później ta. 187, ta osiemnastka, podświadomość. Wszystko, co usłyszałaś, co usłyszałeś jako dziecko, wgrało się jako program do Twojej podświadomości i dzisiaj to, jak wygląda Twoje życie i Twój świat, jest tego wynikiem. Oczywiście nie tylko w dzieciństwie wgrywamy różne programy, ponieważ każde nasze doświadczenie znów nas programuje. Jeżeli ktoś nas zdradził, oszukał, okłamał, jest to kolejny program, który się wgrywa i kształtuje naszą przyszłość. Chyba że świadomie to zmieniamy i się od tego uwalniamy. Podświadomie.